Tych badań było relatywnie niewiele, z tego względu, że badania genetyczne rozwinęły się tak bardzo znacznym stopniu dopiero niedawno i robiono też niewiele badań poświęconych obrazowaniu mózgu. Te elementy zaczęły się pojawiać dopiero niedawno i dopiero niedawno podjęto próbę łączenia tych wszystkich elementów empatii w jedną spójną teorię. I można powiedzieć, że teoria Barona Cohena jest właśnie teorią przełomową. Ona jest nowym spojrzeniem na empatię. Ja bym powiedział, że ona jest przełomowa w takim sensie, że daje takie duże poczucie optymizmu wtedy, kiedy myślimy o empatii. Dawniej sądzono, że ludzie pozbawieni empatii są skazani na społeczne odrzucenie, na społeczny ostracyzm. Natomiast Baron Cohen pokazuje w wielu miejscach, że ten brak empatii można po pierwsze kompensować, po drugie można na to wpływać, na przykład poprzez specyficzne zabiegi medyczne. Na przykład on wspomina o tym, że u ludzi można spowodować, że oni stają się bardziej altruistyczni, kiedy wdychają spray zawierający oksytocynę, czyli ten hormon, który wydziela się w czasie porodu. I dzięki temu poziom agresji spada. Ale też są w tej chwili rozmaite techniki wykorzystywane przez psychoterapeutów, które pozwalają ludzi uczyć tego, co czuje druga osoba, kiedy znajduje się na miejscu ich partnera. Czyli mówiąc inaczej, stosuje się technikę zamiany ról. Ale są też gry komputerowe, które uczą ludzi wrażliwości emocjonalnej. One są przede wszystkim wykorzystywane w leczeniu dzieci. Baron Cohen wymienia tam mind reading, czyli odczytywanie stanów psychicznych drugiej osoby. Czyli mówiąc inaczej, uczenie czegoś takiego, co się nazywa dziecięcą teorią umysłu, przewidywanie tego, co ktoś inny może pomyśleć albo co ktoś inny może czuć w danej sytuacji. Tyle profesor Tomasz Maruszewski z SWPS w Sopocie. Ten brak empatii, ta erozja empatii, jak słyszeliśmy, jest to proces wielowątkowy i na niski poziom tego braku współczucia mają wpływ przede wszystkim środowisko, rodzina i też to ma, też z tym państwo zgadzają się, bo dają temu wyraz w swoich spisach, w swoich wpisach na naszym komunikatorze. Człowiek rodzi się jakiś, a środowisko, rodzina go tylko może utwierdzić w jednym lub drugim kierunku. Według filozofów człowiek rodzi się z pełną wiedzą. To jest jeden wpis. I kolejny słuchacz, kształtowanie mózgu od urodzenia czyni jego funkcjonowanie w dorosłości. Człowiek kształtuje człowieka. I to rzeczywiście chyba jest prawda, że to, czym nasiąkniemy za młodu, czyli jeśli nasiąkniemy tą empatią, którą dają nam nasi rodzice i to środowisko, w którym żyjemy, my będziemy bardziej empatyczni. Po pewnej granicy, po przekroczeniu pewnej granicy wieku, już nabycie tej empatii jest mniej możliwe. Nie wiem, pani doktor, czy pani się zgadza bardzo z tym wywodem. Bardzo podobają mi się wpisy naszych słuchaczy, którzy jakby intuicyjnie czują, jak wielką wartość ma mózg, układ nerwowy. O tym pisze Simon Baron Cohen. To jest jego praca badawcza. On tym się zajmuje od kilkudziesięciu lat. Właśnie tym, jak mózg działa w wypadku empatii, czytania umysłu u różnych grup. Natomiast czujemy, że to nie jest wszystko. Zresztą pamiętacie państwo, nie wiem, to kojarzy nam się chyba z nazistowskimi Niemcami takie podejście, że zbadamy kształt czaszki jakiegoś człowieka i w ten sposób będziemy wiedzieć, jaki on ma charakter, inteligencję, czy jest dobry, czy zły. Oczywiście współcześnie wiemy, że to kompletna bzdura. Zresztą doprowadziła do opłakanych efektów. Współcześnie trochę chcielibyśmy wierzyć, że mózg wszystko wyjaśni. Oczywiście tak nie jest i te badania, o których mówił Paweł wcześniej, ukazują, że nie widać jakichś wyraźnych różnic w strukturze mózgu u tych wszystkich grup klinicznych, jeśli tak można powiedzieć, o których traktuje książka. Natomiast względne różnice w funkcjonowaniu pewnych obszarów, i podkreślam, to są względne różnice, to nie jest tak, że jakiś obszar mózgu odpowiedzialny za empatię u ludzi empatycznych działa, a u innych nie działa. Tak, to są różnice stopnia i również są to różnice stopnia, to co mierzą kwestionariusze, które Simon Baron Cohen opracował. Ale jest prawdą, pani doktor, że my rozwijając się, będąc dziećmi, a potem dochodząc do wieku młodzieńczego, w tym okresie rozwoju kształtujemy swój mózg. My jeszcze, ten mózg jest nasz plastyczny. Absolutnie, i tak. Może i te warunki i czynniki środowiskowe kształtują ten mózg. To tak jak z mową. Przed wejściem do studia tutaj dawałam
przykład tak zwanych wilczych dzieci. Osób, które, małych dzieciaków, które wychowują się w środowisku dzikim. One po powrocie do cywilizacji, po przekroczeniu pewnej granicy wieku, nie są w stanie już się nauczyć mówić tak jak ich rówieśnicy wychowani w normalnych rodzinach. No podobnie pewnie jest z empatią. Tak, tutaj badań, jeśli chodzi o mowę, jest bardzo wiele różnych. Mechanizm jest taki, że mózg każdego człowieka jest przygotowany do tego, żeby używać języka, żeby mówić. Natomiast w braku tej stymulacji odpowiedniej mózg nie rozwija swojego potencjału. Z całą pewnością na pewno również dotyczy to empatii. Można tę empatię rozwijać. Ale jeszcze, bo tutaj wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jedną kwestią jest, i to chyba będzie dobre na puentę, możliwości rozwijania empatii u każdego człowieka, jak z tego poziomu niskiego empatii przenieść się na ten wyższy poziom funkcjonowania. Jest tu bardzo wiele sposobów. Natomiast Baron Cohen pomija pewną kwestię w swojej książce. Kwestię wpływów społecznych. On trochę to sygnalizuje, że czasami niezależnie od tego, na którym poziomie, czy zerowym, czy szóstym empatii funkcjonujemy, empatię można zwyczajnie wyłączyć. No właśnie, bo są takie przykłady szokujące, kiedy człowiek jest potworem. Zresztą jeden z SMS-ów, proszę Państwa, to jeszcze zacytuję. Mam właśnie w domu potwora na zewnątrz. Ideał, bardzo dba o swoje opinie, proszę o opinię państwa, czyli w domu inny człowiek, na zewnątrz inny. Nie wiem, nazistowscy zbrodniarze wykonujący straszne eksperymenty, nawet obozy koncentracyjne tutaj przywołuje, a potem po skończonej pracy idealny mąż, czuły ojciec dla swoich dzieci. Jak to połączyć, prawda? Jak to wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć taki rodzaj zła? Znaczy ja jeszcze nawiążę do tej sprawy rozwojowej. Nasz mózg jest bardzo plastyczny, rozwija się całe życie. Ale oczywiście są pewne okresy krytyczne, gdzie idzie mu to lepiej, bądź ewentualnie czeka na konkretne bodźce, które zapiszą się dużo silniej i zostaną już wbudowane w struktury na całe życie. I to jest dokładnie wspomniana mowa, gdzie tak naprawdę mowy uczymy się jeszcze w łonie matki, już intonację chociażby języka łapiemy. I potem jest rzeczywiście okres krytyczny, gdzie pewnych już struktur gramatycznych nie złapiemy. Natomiast wracając do tych spraw społecznych, no właśnie, one tam były troszeczkę zasygnalizowane. No ale dobrze, to jest ale za czy mało. Z normalnego człowieka można zrobić potwora? Tak, tak. I tu akurat trzeba zacytować innego autora, bardzo znanego psychologa Filipa Zimbardo. No który zresztą był niedawno gościem. Był niedawno w Polsce. Na naszej antenie, tak. I on powiedział, że tak naprawdę wystarczy takich 8 prostych kroków, gdzie można osobę z dużym poziomem empatii zmusić niejako do czynienia zła i do wyłączenia tej empatii. To jest takie rzeczy jak zaangażowanie, czyli pierwszy taki prosty krok w kierunku zła, to jest dehumanizacja innych. To jest bardzo ważny element, czyli powiedzenie, że ktoś nie jest człowiekiem, nie jest z tej grupy. Na tym polegały te wszystkie zbrodnicze właśnie reżimy. One mówiły, że ktoś jest pod człowiekiem, nie jest człowiekiem. To jest deindywidualizacja, no to w armii mundury, prawda, uniformy i tak dalej. To jest dyfuzja odpowiedzialności, kiedy nie odpowiadamy za to, co robimy, jesteśmy bezkarni. Ślepe posłuszeństwo władzy, co bardzo często jest stosowane właśnie w wojsku, to jest bezkrytyczne poddanie się normom grupy, tolerancja zła i tych kilka kroków wystarczy, żeby nawet z osoby z dużym poziomem empatii zrobić kogoś, kto będzie wyglądał jak nieempatyczny. I mózg nie ma nic do tego. Nie, absolutnie ma. Absolutnie ma, ponieważ no, te neurony, które są odpowiedzialne za empatię, są tutaj wam. No nie zgadzamy się, ale ja uważam, że jednak to jest w mózgu. Widzę, to się dzieje w mózgu, to natomiast w mózgu. To nie mózg decyduje. Zimbardo w swoim eksperymencie więziennym udowodnił, właśnie, że losowo słynne. Dobierając osoby do dwóch grup, tak zwanych więźniów i tak zwanych klawiszy, okazało się, że u klawiszy losowo wybranych, gdzie losowe były ich mózgi, losowy poziom empatii, wszyscy zachowywali się jednak w sposób przemocowy wobec tak zwanych więźniów.